Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki powietrzne i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota. Ponieważ poniedziałek już nam minął, zatem zaczniemy od wtorku 9 do poniedziałku 15 kwietnia. Troszeczkę inaczej, ale chcę, żeby każdy dzień był tutaj na bieżąco. Wstecznych dni nie zamierzam tutaj czytać. Zaczniemy sobie od zodiakalnych bliźniąt. Karty jak zwykle mam potasowane i już patrzymy, co tam ciekawego w najbliższym tygodniu się Państwa wydarzy. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Przechodzimy do czytania. Zatem we wtorek. Wtorek, 9 kwietnia. Rycerz mieczy. Środa, 10. Osiem buław. Czwartek, 11. Królowa mieczy. Piątek, 12. Król buław. Sobota, 13. Wisielec. Niedziela, 14. Dziesięć buław. I poniedziałek, 15. As mieczy. Tle czytania ósemka mieczy. No sporo, kochani, tych mieczy w tym tygodniu. Myślę, że jakieś sprawy urzędowe tutaj będą zaprzątały Waszą głowę. Jakieś załatwianie spraw, coś będzie się przeciągać, coś odwlekać. Miecze to też Wasz żywioł, czyli powinniście tutaj w miarę sprawnie, w miarę szybko pozałatwiać sobie po swojej myśli te różne sprawy, historie, ale już patrzymy. Wtorek. Rycerz mieczy. Możecie mieć tutaj w tym dniu do czynienia albo z mężczyzną z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, 30-35 lat, albo jakieś do pozałatwiania sprawy urzędowe. Rycerz mieczy są to takie szybkie wiadomości, rozmowa z jakimś takim pewnym siebie urzędnikiem, policjantem, osobą taką no troszeczkę nerwową, troszeczkę taką za bardzo wygadaną, narzucającą nam swoją wolę, narzucającą tok rozmowy, kierunek rozmowy taki jak ona chce. Czasami nie daje nam dojść do słowa. Bardzo szybko się irytuje, denerwuje, złości. I teraz tak, możecie mieć do czynienia we wtorek z taką osobą, albo to będzie Wasza energia, tak? Że w tym dniu będziecie poddenerwowani, szybko będziecie chcieli jakieś sprawy pozałatwiać, powyjaśniać, co jeszcze. Łatwo możecie zostać wyprowadzeni właśnie z równowagi, będziecie takimi osobami, bardzo takimi nerwowymi, troszeczkę chaotycznymi w postępowaniu i nie dającym sobie dojść do słowa. Więc tutaj no, Państwo dopasujecie to do swojej obecnej sytuacji, ale taki troszeczkę dzień bardzo taki szybki, nerwowy, taki no bardzo być może stresujący, tak? Bo jak nie możemy się nad czymś dogłębnie zastanowić, tylko wszystko jest takie na hura, no to wiadomo, że można coś ominąć, coś przeoczyć, coś
niedopowiedzieć, prawda? Coś nie wyjaśnić dokładnie i to jest wszystko takie spięte pod presją. Takie właśnie jak ten chaotyczny, jak ten rycerz mieczy. Dobrze, kochani, w środę ósemka buław, czyli jakieś nowe informacje, nowe wiadomości, kontynuacja tej wymiany komunikacji, tak, ponieważ ósemka buław to jest szybkość, to jest karta mówiąca, że coś będzie się ekspresowo działo. Czekają Was może rozmowy z ludźmi, jakieś maile, telefony, korespondencja, listy polecone jak najbardziej. Ósemka buław jest to karta aktywności, tak? Ale karta też postępu, czyli jakieś rzeczy mogą, jakieś sprawy ruszyć się do przodu. Jakieś nowości mogą do Państwa dotrzeć, jakieś informacje, które być może rozwiążą jakieś sprawy, które od dawna Was jakoś tam nurtowały, potrzebowały wyjaśnienia. W czwartek mamy Królową Mieczy. No moi kochani, kontynuacja jakichś tutaj spraw urzędowych, albo po prostu będziecie coś załatwiać, rozmawiać z jakąś kobietą. Z trygonu powietrza bliźnięta waga wodnik po 45 roku życia. Jest to zazwyczaj kobieta też na jakimś wysokim urzędniczym stanowisku. Może być to prawniczka, pani notariusz, pani urzędniczka w ZUS-ie, w skarbówce, w jakimkolwiek innym urzędzie, ale może to być też sędzina, ktoś, kto może wydać za nas decyzję. Być może tutaj we wtorek załatwialiście jakieś pozwolenia, jakieś urzędowe takie papiery, występowaliście być może o jakieś takie decyzje i w tym dniu ona zapadnie, zostanie Wam wydane zaświadczenie, czy jakaś potrzebna informacja, jakiś dokument, na który oczekiwaliście. To może być też wyrok sądowy, to może być jakieś postanowienie z urzędu, może z Urzędu Pracy, może z ZUS-u, coś, co jest związane właśnie z takimi sprawami intelektu, rozmowy. Co jeszcze? Królowa Mieczy dosyć taka oschła, ale sprawiedliwa, tak, i bardzo mądra, więc tutaj, jeżeli macie liczyć na jej decyzję, jakąś taką ewentualnie może rozmowa kwalifikacyjna o pracę też jak najbardziej, to na pewno potraktuję Was sprawiedliwie, obiektywnie, bez jakichś tam, bez jakiegoś drugiego tła, tak, tej rozmowy czy tej sprawy. Więc też kontynuacja jakiejś tutaj spraw takich związanych z papierolandią, jak to się mówi. W piątek mamy Króla Buław. Kontynuacja kart królewskich. Tym razem mamy króla, czyli też osoba na jakimś wysoko postawionym urzędowym, raczej nie, ale jakimś takim stanowisku, no, dającym uznanie. Co więcej, osoba niezwykle zaradna, doskonały przedsiębiorca, wie jak rozkręcić interes, wie gdzie, co i jak pozałatwiać. Osoba bystra, niezwykle taka sprytna, bardzo taka dynamiczna. To jest mężczyzna z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, po 45 roku życia. Jest to osoba kreatywna, doskonały doradca, może pomóc nam rozkręcić jakiś biznes, tak? On tutaj w tych sprawach takich jest doskonałym doradcą. Co więcej o tej karcie. Karta może zwiastować albo spotkanie z takim mężczyzną, być może to jakiś szef, współpracownik, kolega, przyjaciel, może to Wasz partner. Dzień może być też aktywny, tak? Ponieważ buławy jest to karta mówiąca o aktywności, przemieszczaniu się, działaniu.
Być może niektóre z Was tutaj, bliźnięta, gdzieś się wybiorą na jakąś przejażdżkę, jakiś wyjazd, pobyć trochę na świeżym powietrzu, spędzić ten dzień aktywnie, jakaś siłownia, rowerek, tego typu sprawy. Takie dbanie o swoją kondycję, tak? Król Buław, bardzo fajna karta, mówiąca, że coś zaczyna się dziać, coś być może tutaj ruszy do przodu, albo miłe spotkanie z taką osobą ze znaku ognistego. To mieliśmy tak, wtorek, środa, czwartek, piątek, teraz sobota. W sobotę mamy kartę wisielca, czyli totalne zawieszenie. Jakieś sprawy tutaj znowu utkną, albo Wy odkładacie coś na potem, po prostu chcecie jakąś sprawę dogłębnie tutaj przemyśleć, tak? Może na niektóre rzeczy trzeba spojrzeć inaczej, może zacząć trzeba inaczej postępować w stosunku do niektórych spraw, w stosunku do niektórych ludzi. Zmienić zupełnie swój tok myślenia, postępowania i dobrze to przemyśleć, tak? Na chwilę się zatrzymać, żeby jakieś sprawy tutaj dobrze sobie poukładać. Wisielec. Może być zwłoka w realizacji naszych jakichś zamierzeń, ale to jest karta mówiąca też, że musicie dogłębnie coś przemyśleć, przeanalizować, tak? Jeszcze raz się zastanowić, zanim podejmiecie konkretną decyzję. W niedzielę dziesiątka buław, karta mówiąca o przepracowaniu, przemęczeniu. Zbyt dużo wzięliście na siebie obowiązków i teraz odczuwacie to. Mogą być to urazy albo po prostu dolegliwości kręgosłupa, pleców, ramion. Zawsze mnie śmieszy ta karta, ponieważ no tutaj dobitnie autor pokazał wysiłek, jaki ta osoba tutaj wkłada, że tak powiem, w podniesienie tych wszystkich buław. No jest to przeciążenie, tak? Więc możecie być w tym dniu naprawdę zmęczeni. Poświęćcie ten czas dla siebie, żeby po prostu odpocząć i nie bierzcie pracy do domu, tak? Bo to może być naprawdę męczące i takie bezsensowne dźwiganie, tak? Zbyt dużego bagażu, który próbujecie tutaj wziąć na siebie. Zbyt wielka odpowiedzialność. To jest też karta brama, tak? Mówiąca o tym, że coś już się kończy, już pomału dochodzicie do celu swojej wędrówki. I udało Wam się, mimo tych krętych dróg, mimo że czasami było pod górkę, tak, to udało Wam się donieść całe to swoje doświadczenie, mimo że jest Wam ciężko, tak? Więc karta takiego przeciążenia, mówiąca o tym, żebyście troszeczkę przystopowali i odpoczęli. Nie brali zbyt wiele na siebie. No i w poniedziałek mamy asa mieczy, tak? Czyli jakieś sprawy tutaj się wyjaśnią. Ci z Państwa, którzy mają podpisać jakąś umowę o pracę, jak najbardziej ją podpiszą. Ci z Państwa, którzy muszą wyjaśnić jakieś sprawy, no to też prawda będzie tutaj po Waszej stronie. Być może trzeba coś wyznać, być może trzeba coś wyjaśnić, być może znowu jakieś urzędowe sprawy od poniedziałku załatwiać. As mieczy jest to karta mówiąca o początku poprzez odcięcie się od czegoś, tak? Czyli coś kończymy, jakieś negatywne dla nas sprawy i zaczynamy coś zupełnie nowego. Ucinamy, kończymy dyskusję, kończymy temat. Nie rozkręcamy tego dalej, tylko po prostu robimy swoje. Wyjaśniamy jakieś tam zawiłe sytuacje. Co jeszcze? Ogólnie jest to dobra karta. Karta mówiąca o takim obiektywnym analizowaniu faktów, o zrozumieniu, o wyjaśnieniu, o komunikacji, o sprawach też takich, no, wymagających troszeczkę wysiłku intelektualnego, tak? Czyli ten wisielec myślał i może wreszcie coś wymyślił i tutaj jakieś po prostu
padną słowa, jakaś decyzja być może. A z mieczy, tak? Czyli szansa na załatwienie jakichś tutaj pozytywnych spraw urzędowych, jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej, coś, co jest związane z mową, z intelektem, być może jakieś przemówienie, co u niektórych, tak? Wygłoszenie jakiejś mowy, to wszystko pozytywnie się tutaj u Was zadzieje. W karcie tła mam kartę ósemki mieczy, czyli widać tutaj jakieś blokady, tak? Nie umiecie albo boicie się spojrzeć realnie na sprawy, tak jakbyście zagonili się w kozi róg troszeczkę, na własne życzenie. Nie widzicie wyjścia z sytuacji albo nie chcecie zobaczyć, tak? No, macie związane ręce, zakryte oczy i praktycznie stoicie pomiędzy mieczami. Ale to jest takie mylne postrzeganie rzeczywistości, więc wydaje mi się, kochane bliźnięta, że w tym tygodniu powinniście wreszcie spojrzeć na sprawy takimi, jakie one faktycznie są. Być może spojrzeć z innej perspektywy, tak jak radzi Wisielec, tak? I zacząć postępować troszeczkę inaczej niż dotychczas. Zmienić taktykę gry, tak? Bo widocznie to, co do tej pory robiliście, nie zdawało egzaminu, powodowało, że staliście w martwym punkcie, tak? Nie robiliście ani kroku w przód, ani w tył. Wszystkie sprawy były zawieszone, unieruchomione i tak naprawdę poddaliście się, tak? Stoicie tutaj związani, z zakrytymi oczami i czekacie na coś. No, czekacie na cud, no nie wiem, aż Wam ktoś tutaj pomoże. A to Wy musicie zacząć działać i podpowiada to tarot, bo pod spodem mamy kartę Rydwanu, tak? Rydwan mówi o determinacji, że już jesteśmy tak zdeterminowani, już nie będziemy czekać, tylko bierzemy te lejce w ręce, tak? Czyli bierzemy sprawy w swoje łapki i mkniemy ku sukcesowi, tak? Mamy silną wolę, która pcha nas do przodu, ale musicie zacząć tutaj inaczej postępować, bo to, co Was tutaj trzyma, ta ósemka mieczy, to jest po prostu fałszywe i nieprawdziwe. Tak Wam się tylko wydaje, że coś jest, tak? A tak naprawdę nie widzicie, jak sprawy się mają, tak? I nie możecie nic zrobić, bo macie związane ręce. Więc tutaj zmiana taktyki postępowania. No dobrze, kochani, jeszcze sobie tutaj zobaczymy kartę rady na ten tydzień. Albo może najpierw sobie powyjaśniamy trochę kart. Jak patrzę, nie chcę przerywać, bo znowu nam się filmy zrobią godzinne. Ale kochani, zobaczymy tylko tego rycerza mieczy. Głupiec, czyli mogą być to sprawy związane albo z Waszymi dziećmi, albo jakiś nowy początek. Coś tutaj od początku będziecie zaczynać, tak? Nie wiem, czy to nowa praca, czy jakieś nowe propozycje, jakieś rozmowy, coś nowego, ale Wy wchodząc w to ryzykujecie, tak? Więc może tutaj dlatego dalej ta konwersacja, komunikacja jest. No zobaczymy. Albo coś związanego z Waszymi dziećmi. Osiem buław, trójka mieczy. Czyli jakieś mogą być przykre wiadomości, które Was rozczarują, tak? Bardzo Was rozczarują, zawiedziecie się. Królowa mieczy, czyli przyjaźnie do Was nastawiona osoba. Może to jakiś współpracownik, może wspólnik, albo po prostu to jest Wasza druga połówka, tak? Partner bądź partnerka. Więc w tym dniu miło na pewno spędzicie dzień z tą osobą. Ktokolwiek by to nie był, to ta osoba jest do Was pozytywnie nastawiona, tak? W czwartek. Wtorek, środa, czwartek, tak. Król buław, kto to jest w piątek? Czwórka mieczy. Czyli albo się udacie do lekarza, albo pójdziecie do szefa wziąć wolne. Tak tutaj widzę, bo cztery miecze jest to odpoczynek, tak? To jest taka regeneracja sił. Dzień wolny bierzemy sobie. Sobota, Wisielec.
Mamy asa mieczy, tak, czyli to, co wychodzi w poniedziałek, ten as mieczy tutaj, to będziecie już o tym myśleć w sobotę. Być może jakaś umowa, być może jakaś decyzja do podjęcia tutaj jest. Niedziela. No patrzcie, dziesiątka była wyjaśniona dziesiątką była. Czyli po prostu niedziela odpocznijcie, bo jesteście przeciążeni, przemęczeni, być może też zestresowani. Za dużo wzięliście na siebie. Być może choroba, być może kręgosłup was boli. Być może, no nie wiem, coś takiego się tutaj zadziało, że żeście się obciążyli bardzo i teraz jakieś zakwasy, jakieś... Może tutaj byliście na siłowni z partnerem, wzięliście sobie dzień wolny i po prostu teraz to są skutki tego przeforsowania, ale nie wiem, już tak... Tutaj próbuję dopasować, ale już Wy sami będziecie wiedzieli. Ogólnie no dziesiątka wyjaśniona dziesiątką, czyli wielki nacisk na przemęczenie, przepracowanie. Bardzo już Wam jest ciężko i źle. I as mieczy, tak, siódemka była, czyli będziecie musieli obronić swoich racji, że będą jakieś występowały trudności, ale Wy wyjdziecie z tego zwycięską ręką, tak, czyli ten as mieczy, nad którym tutaj się zastanawiacie w tym wisielcu, pozwoli Wam wymyśleć jakąś strategię, jakiś plan na tę poniedziałkową rozmowę, gdzie będziecie musieli się obronić, tak? Będziecie musieli po prostu stawić czoło trudnościom i pokonacie te trudności, ponieważ macie silną pozycję, tak? Wyznaczycie tutaj granice, nie dacie się tutaj absolutnie pokonać, strącić z jakiejś pozycji, nie wiem, czy to o pracę chodzi, czy jakieś przekonania, ale uda Wam się argumentami tutaj obronić swoje racje. Dobrze, teraz poproszę jeszcze o kartę ogólną, radę na ten tydzień dla bliźniąt. Papież. Karta papieża mówi o tym, żebyście byli spokojni, tacy zrównoważeni, żebyście się wyciszyli, pomodlili, pomedytowali, byli w stanie takiego uduchowionego spokoju i na spokojnie po prostu przemyśleli sobie wszystko, tak? Żebyście się wyciszyli, może się poradzili kogoś z takim właśnie doświadczeniem. To jest też karta mentora, karta jakiegoś takiego, no, profesora już najwyższej uczelni, więc być może tutaj trzeba się w tej sprawie, jeżeli chodzi tutaj o Wasze dziecko, jakieś sprawy urzędowe, nie wiem, może egzaminy, też tak może być. No teraz ci nauczyciele strajkują, więc to różnie, a tyle tych mieczy tutaj, tyle tego intelektu właśnie wyszło, więc też może tak być, więc jakaś tutaj dobra rada, żebyście się kogoś poradzili, tak, i wysłuchali tej dobrej rady. Wysłuchali tej dobrej rady w takim spokoju, wyciszeniu, żebyście wyciszyli te emocje, żebyście nie szli z gwałtownością tego rycerza mieczy, który po prostu leci na oślep i ścina głowy, nie patrzy, a później żałuje czasami gwałtownie wypowiedzianych słów, tylko żebyście właśnie z taką pokorą, mądrością wielką, ale ciszą i spokojem po prostu podchodzili do spraw, tak? Albo po prostu poradzili się jakiejś tutaj bardzo mądrej takiej osoby, która jest doświadczona życiowo i na pewno dobrze Wam doradzi. Zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie. Idealny termin. Już czytamy. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. No widzicie, kochani, więc może gdzieś tam załatwialiście jakieś sprawy, musieliście wydeptać ścieżki do różnych urzędów, ale opłacało się, tak? Bo postawiliście na upór, podjęliście decyzję, że jednak dopniecie swego, powyjaśniacie jakieś sprawy i sukces gwarantowany. Dobrze, kochani, nie przedłużając, życzę Wam wspaniałego tygodnia.
Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Obejrzyjcie jeszcze film ze swojego znaku ascendentalnego. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na tydzień od 19 do 15 kwietnia bieżącego roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już przechodzimy do czytania. Przypomnę, że czytanie jest ogólne, nie z każdym może rezonować. I już patrzymy. Wtorek. 10 bułów. Środa. 7 denarów. Czwartek. 5 bułów. Piątek. Rydwan. Sobota. Śmierć. Niedziela, pięć denarów i poniedziałek, dwa denary. W tle czytania mamy kartę diabła. Czyli kochani, nerwowo, nerwowy tydzień przed Wami. No dobrze, zaczynamy. We wtorek 10 buław. Bardzo jesteście zmęczone, kochane wagi. Potrzebujecie odpoczynku. Pamiętajcie, żeby nie brać zbyt wiele obowiązków na siebie. Zbyt wiele, niż potraficie udźwignąć, bo po prostu no, wasz krzyż, wasz kręgosłup, wasze plecy, ramiona tego nie wytrzymają. I po co później macie cierpieć? Jakieś mieć zakwasy, jakieś nadwyrężone mięśnie, jakieś przepukliny, czy awarie kręgosłupa, tak? Bardzo taki ciężki dzień, będziecie naprawdę mieli dużo pracy i będziecie odczuwali dosłownie to w kościach, tak? Czyli taki dzień męczący, no nie wiem, czy dużo obowiązków będzie w pracy, czy jakąś pracę dodatkową weźmiecie do domu. Uważajcie na przeciążenie, dajcie sobie chwilę wytchnienia i no, nie rzucajcie się z motyką na słońce, tak? Nie bierzcie zbyt wiele na siebie, niż możecie udźwignąć. W środę mamy 7 denarów, czyli jakieś oczekiwanie, być może na pieniądze, być może podwyżkę, wypłatę, dotację, zasiłek jakiś. Cierpliwie czekacie. Co jeszcze? 7 denarów jest to karta mówiąca, że oczekujemy, aż sprawy dojrzeją do czegoś, tak? To jest też odwlekanie w czasie, przekładanie. Odwoływanie terminów i właśnie przekładanie ich na inny. Więc siódemka denarów, taka karta cierpliwości, tak? Czekania na coś, lekkiego zastoju, być może przerwa w pracy, może jakieś takie właśnie, nie wiem, zwolnienia czy urlopy. Dajemy sobie pauzę, dajemy sobie wytchnienie i czekamy, ale bardziej mi tutaj wygląda, że będziecie czekali na jakieś finanse, więc być może wypłata albo jakieś dodatkowe pieniążki. Wtorek, środa, w czwartek mamy pazia buław. Możecie być w tym dniu bardzo zadowoleni ze swojego dziecka, ale niekoniecznie. Paź buław jest to młoda energia, około 18 lat maksymalnie, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Ale to też są jakieś takie nowe, kreatywne początki, być może nowa praca, być może nowy związek, jakiś flirt, romans, początki w nowej pracy, w biznesie.
powtarzam się. Co jeszcze? Paź mówi o kreatywności, tak, on ogólnie o nowych znajomościach, ale też właśnie o takim ambitnym zapoczątkowaniu, o jakimś pomyśle, tak? Chcemy tutaj dążyć do osiągnięcia swojego celu i podjęliśmy decyzję, bierzemy buławę i wyruszamy. Więc to jest takie świeże, to jest takie nowe, ale już zaczynamy działać, tak? Mówię, no dla niektórych może być też dobre wiadomości odnośnie ich dziecka. Wtorek, środa, czwartek, w piątek. Piątek, bardzo fajna karta, karta Rydwanu, karta mówiąca o podróżach, o przemieszczaniu się. Mogą być to wyjazdy, mogą być to jakieś właśnie podróże zagraniczne, ale ogólnie karta mówi o tym, że jesteście już tak zdeterminowani, że postanawiacie wziąć sprawy w swoje ręce, tak? I po prostu idziecie po swój sukces. Nieważne, co tam po drodze te konie stratują, wy po prostu macie siłę, macie odwagę, macie taką wewnętrzną wolę walki o swoje. Rydwan, zodiakalny rak, więc możecie mieć z taką osobą też do czynienia, ale ogólnie mówi o ruchu, o dążeniu do osiągnięcia wymarzonego celu, tak ogólnie o sukcesie, więc tu bardzo fajnie w piątek. W sobotę karta śmierci, czyli jakieś zmiany, przeobrażenia jakichś spraw, sytuacji, coś sobie zaplanowaliście i zmieniacie, tak? Zostawiacie to, co było i teraz idziecie w nowym, lepszym kierunku, stare zostaje. W nowe idziemy, coś kończycie, zaczynacie coś nowego. Karta przeobrażenia, odnowienia, zupełnej takiej transformacji waszej, do której dojrzeliście i którą zaplanowaliście, tak? Czyli to jest takie świadome, jak najbardziej świadome. Coś zniszczyliście, coś, co wam nie odpowiadało w waszym życiu i teraz idziecie ku nowemu. W niedzielę karta 5 denarów. Uważajcie na złodziei, uważajcie na zguby, uważajcie na mandaty. Karta ubóstwa, karta straty, więc w tym dniu, żebyście za dużo nie powydawali pieniążków, bo też tak może być, że gdzieś tam, no teraz niedziele nie są handlowe, ale można gdzieś tam pojechać, odpocząć, jak weekend będzie piękny i za dużo tych pieniędzy można wydać. No to jest karta braku, tak? Karta straty, więc bardziej mi tutaj wygląda na to, żeby po prostu, no, albo was ktoś nie okradł, panie, uważajcie na portfele, uważajcie na torebki, albo jakiś mandat do zapłacenia, więc też ostrożnie na trasie uważajcie, żeby jednak ta noga z gazu troszeczkę zeszła. W poniedziałek dwa denary. Dwa denary mówią o umiejętnym rozporządzaniu pieniędzmi. To jest też karta mówiąca, że możemy wejść w spółkę z jakąś drugą osobą i wtedy po prostu robić z nią jakiś biznes, jakaś wymiana handlowa. Te pieniądze po prostu krążą. Z kolei dla innych wag może tutaj oznaczać to, że musicie umiejętnie gospodarować swoimi pieniędzmi, tak? Musicie tak tutaj no kombinować, żeby na wszystko zawsze starczyło, żeby te pieniądze były, bo one raz będą, raz ich nie będzie. Więc mimo jakichś zawirowań w waszym życiu, wy musicie zachować równowagę i płynność finansową, tak? I o tym głównie ta karta mówi, że mimo jakichś tam przeciwności losu, wy musicie się tak wykazać, żeby nikt tutaj nie zachwiał tej waszej równowagi finansowej. Dobrze, karta tła, karta diabła, tak jak już mówiłam, uważajcie na wszystkie nielegalne interesy, na jakieś kłamstwa, oszustwa, nie denerwujcie się bardzo, nie stresujcie. Pamiętajcie też, żebyście się za bardzo nie uzależnili od kogoś, być może od jakiejś osoby, która tutaj może próbować wami sterować, manipulować. Karta diabła, karta zodiakalnego koziorożca, przestroga przed wszystkim, co nielegalne, przed używkami, zniewoleniami i przed wszelakimi dziwactwami, które mogą tylko wam przyjść do głowy. No dobrze, teraz sobie jeszcze podopowiadamy troszeczkę kart. Może najpierw zobaczmy,
uwaga, tą dziesiątkę buław. Tą dziesiątką buław najpierw sobie zobaczmy. Dlaczego wy jesteście tacy przemęczeni? Dlaczego was tak bolą te plecy, ten kręgosłup? Wysiada. No i karta diabła znowuż. Znowuż karta diabła się pojawia, czyli coś tutaj jest, no, nie tak, że tak powiem. Diabeł to jest jakaś taka, no, nieszczera intencja, że tak powiem. To jest w ogóle karta zodiakalnego koziorożca, już to mówiłam, tak? Ale karta właśnie uzależnień wszelakich, tak? Co jeszcze? Nerwowość jak najbardziej, brak umiaru, jakiś taki troszeczkę materializm, więc mnie się wydaje, że wy tutaj po prostu za bardzo w tą pracę idziecie, tak? I jakieś tutaj dodatkowe zajęcia powodują, że wy po prostu no, nie dajecie rady. Jesteście uzależnieni od kogoś, być może od czyjejś decyzji, być może nie chcecie podpaść szefowi czy jakiejś osobie, która wam tutaj narzuca to tempo, tak? I wam już jest to, z tym ciężko. Ewentualnie mówię, no ci z Państwa, którzy mają tutaj jakieś uzależnienie, wy już dobrze będziecie wiedzieli, jakiego typu to jest uzależnienie, też was przeciąża, że was to już męczy, wy już macie dosyć. Dobrze, 7 denarów. Król kielichów, tak? Król kielichów. Czyli tutaj czekacie na jakąś decyzję odnośnie króla kielichów, tak? Mężczyzny z trugonu wody, rak, skorpion bądź ryby po 45 roku życia. To jest związane oczekiwaniem z tą osobą. Teraz paść buław. 7 buław. Odpieracie atak, bronicie swoich wartości, swoich racji, swojego stanowiska, więc być może no, to jest nowa praca, albo po prostu bronicie swojego dziecka, tak? Bronicie interesów swojego dziecka jak najbardziej. No teraz mamy strajk nauczycieli, więc być może tutaj będą egzaminy, no i wy będziecie walczyć o to, żeby one jednak, te wasze dzieci, no, mogły przystąpić do tych egzaminów, tak? Dobrze, zobaczmy teraz tą śmierć, ale tu zwyciężycie, postawicie na swoim i będzie dobrze, więc tutaj się nie martwcie. Śmierć to jest jakaś trudna decyzja, która za wami długo chodziła i jakaś blokada. Na coś byliście zblokowani i teraz będziecie się, że tak powiem, przeobrażać. Więc jakaś była tutaj blokada, jakaś decyzja do podjęcia, czy w lewo, czy w prawo, czy do góry czy w bok, tak? Nie no, śmieję się, ale tak, dwie buławy, jesteście bardzo niezdecydowani, tak? Z dystansem podchodzicie do różnych spraw i jest jakiś tutaj dylemat do rozwiązania. Piątka denarów. No, ciężko. 10 mieczy, czyli naprawdę was dobija brak pieniędzy, kochane wagi. No jest tak kiepsko, że po prostu was już to dobija, ale pocieszam was, że jest to karta brama i już gorzej być nie może. Że jak już leżycie tak nisko na ziemi, to już niżej się nie da. Teraz może być tylko lepiej i pomału myślę, że będziecie wychodzili tutaj z tego kryzysu. Tylko trzeba dobrze wszystko przemyśleć, zaplanować i no nie dać się temu diabłowi, bo ktoś was tutaj cały czas kusi, namawia do jakichś głupich może interesów, do jakichś, nie wiem, może jesteście uzależnieni finansowo od kogoś albo, no nie wiem, w jakiejś innej sprawie, że na tak zwanej łasce, tak, że nie możecie sami tutaj rozwinąć skrzydeł, tylko ciągle jest jakiś tutaj problem. W ten piątek, zobaczmy ten rydwan. Rydwan to jest też zakup samochodu, ale to też są podróże. Tak, 10 denarów, czyli wygląda na to, że to jest powiększenie swojego majątku, czyli albo to jest wyjazd gdzieś do rodziny, bo to jest karta rodziny, tak, ale przy 10 denarach raczej mi to wygląda, że to jest na zakup samochodu, albo jakiś wyjazd służbowy, też tak może być, ale raczej zakup samochodu, bardzo ładnego samochodu, który podniesie wasz prestiż, powiększy wasz majątek, cała rodzina będzie mogła z tego korzystać, będziecie się cieszyć. I 2 denary w poniedziałek.
No bardzo Was boli to, że jednak no, mało jest tych pieniędzy i że tak cały czas musicie się starać, żeby ten grosz do grosza tutaj, że tak powiem, składać. Druga wersja jest taka, że może Was rozczarować lub możecie się zawieść na jakiejś osobie, współpracowniku, partnerze, albo jakaś decyzja, która była do podjęcia, no nie spełni Waszych oczekiwań, tak? Czyli dalej będzie to rozgoryczenie, będzie ten smutek, będzie rozpacz i taki, no, takie związane ręce, że no, nie wiecie, co dalej robić, tak? Taka tutaj jest historia. Dobrze, zobaczmy jeszcze kartę rady dla naszych wag na ten tydzień. Królowa Mieczy. Proszę bardzo. Królowa Mieczy mówi o tym, żebyście były sobą, kochane wagi. Żebyście kierowały się intelektem, żebyście były mądre. Co jeszcze? Chłodno, tak analitycznie i obiektywnie podchodziły do wszelakich spraw. Nie kierowały się emocjami. Być może trzeba to serce tutaj unieruchomić, żeby zacząć myśleć, analizować, planować, być może podjąć jakąś decyzję, tak? Być może chodzi tutaj o to, żebyście podjęli jakąś decyzję, żeby tej decyzji nie podjął za Was ten diabeł, tak? Więc wydostańcie się spod wpływu jakichś osób trzecich i zacznijcie same podejmować decyzje. Zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie. Miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy wiara w Boga, jeśli wiesz, że działa On poprzez ciebie i bezustannie cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy ci odwagi i wiary. Widzicie, jakie piękne przesłanie? Miej zaufanie i krocz do przodu, nie zatrzymuj się. Idź za ciosem, realizuj siebie i swoje marzenia. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, oczywiście nie dla wszystkich, więc jak Wam tam nie pasuje, to sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny, odsłuchajcie filmik, może tam będą jakieś dodatkowe informacje, a tymczasem życzę wspaniałego tygodnia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki. Zapraszam Was na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć. Jest w opisie tego filmu, a tymczasem karty mam już potasowane. Przechodzimy do czytania. Co się będzie działo we wtorek 9 naszych wodniczków? Król Kielichów. Środa. Kochankowie. Czwartek. Sześć buław. Piątek. Siedem kielichów. Sobota. Dwa kielichy. Bardzo ładnie. Niedziela. Księżyc. I poniedziałek. Rycerz Kielichów. W tle czytania 9 denarów.
fajny tydzień się zapowiada, wodniczki. Zaczynamy. W poniedziałek, wtorek, przepraszam. Wtorek, bo jeden dzień zawaliłam, ale to przepraszam, już się tłumaczyłam w miłosnym. Wtorek. Król kielichów. Spotkanie z mężczyzną po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Niezwykle sympatyczna osoba, bardzo miła, życzliwa, ciepła, bardzo wyrozumiała, doskonały doradca. Osoba o niezwykłym takim zmyśle artystycznym, o wrażliwej duszy. Co więcej, doskonały doradca, już chyba się powtarzam. Na pewno nie zostawi Was w potrzebie ta osoba. Na pewno możecie na nią liczyć. I tutaj zapowiada się ciekawy wtorek, że możecie bardzo miło w towarzystwie tej osoby spędzić dzień. Tak więc osoba taka bardzo, bardzo przyjacielska, bardzo pozytywnie do Was nastawiona, która w każdym momencie może udzielić Wam pomocy. Spokojna, zrównoważona, nie mamy się czego bać. W środę karta kochanków. Karta kochanków mówi o tym, że w tym dniu możecie się spotkać z zodiakalnymi bliźniętami. Karta mówi też o możliwości wyboru, podjęcia jakiejś decyzji, ale ogólnie jest to karta romansu, karta partnerstwa, karta związku, karta miłości, więc myślę, że w tym dniu spędzicie dzień ze swoim partnerem bądź partnerką. Będziecie po prostu delektować się swoją obecnością. Będziecie bardzo wylewni uczuciowo. Będziecie chcieli pobyć po prostu z tą swoją drugą połówką w tym dniu. Może jakieś spotkanie, może jakieś odwiedziny, wspólny spacer, wspólne wyjście. Na pewno w tym dniu będziecie tutaj spędzać czas ze swoją bliską osobą. W czwartek, kochani, mamy szóstkę buław. Karta mówiąca o tym, że odniesiecie jakiś triumf, jakieś zwycięstwo po jakichś ciężkich bataliach, więc jak mieliście jakieś ciężkie sprawy do pozałatwiania albo po prostu ciężko Wam było w pracy, to teraz odniesiecie sukces, zostaniecie za to sowicie wynagrodzeni, być może awans, być może jakaś nagroda za Wasze starania, za Wasz trud włożony i wysiłek. Teraz będą efekty tego, tak? Możecie sobie po prostu zawdzięczać to zwycięstwo. Ludzie będą Wam gratulować, bić brawo, kibicować. No, takie uznanie wśród ludzi będziecie wzbudzać, tak? Więc w tym dniu każda sprawa, którą tam planujecie, pozytywnie, według Waszej woli się rozwiąże. Nikt nie będzie Wam stawiał jakichś barier, przeszkód. Ludzie będą Wam pomagać, będą Wam przychylni, żeby po prostu udało Wam się tylko załatwić pozytywnie wszystkie sprawy. W piątek siódemka kielichów, czyli możecie mieć troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ zbyt dużo ofert, zbyt dużo możliwości i propozycji, tak? No, tak naprawdę będziecie troszeczkę rozmarzeni, będziecie sobie wizualizować, co by było, gdyby. Będziecie już coś planować, ale pamiętajcie, że nie w każdym tym kielichu jest coś wspaniałego. Możecie się troszeczkę sparzyć, możecie, że tak powiem, źle wybrać, więc dobrze się nad tym zastanówcie i wybierzcie jedną rzecz, tak? Nie trzymajcie pięciu srok za ogon, żeby po prostu zrobić coś porządnie, a nie rozdrabniać się, że tak powiem, na inne tutaj jakieś propozycje, jakieś sytuacje. Ogólnie siódemka kielichów mówi o fantazjowaniu troszeczkę, o różnorodnych pragnieniach, więc może macie takie troszeczkę mieszane uczucia. Być może za dużo chcecie, więc troszeczkę przystopujcie, zastanówcie się i wtedy będzie trafny wybór. Dużo tutaj propozycji w piątek. W sobotę piękna karta, dwójki kielichów, znowu przemile spędzicie dzień z kolegą, koleżanką, przyjacielem, przyjaciółką albo po prostu ze swoim partnerem bądź partnerką. Karta randkowania, wspólnego wyjścia, karta skupianiu się tylko na partnerze bądź partnerce, ofiarowaniu jej pełni pozytywnych uczuć,
spełnienia, dbamy o siebie, jesteśmy dla siebie mili, serdeczni. Karta pary, tak? Więc na pewno jakieś spotkanie i będzie to bardzo miłe spotkanie, będziecie dla siebie naprawdę wspaniałomyślni, będziecie ofiarować sobie te kielichy z uczuciami, tak? Czyli będą komplementy, zapewnianie o uczuciach. Taka bardzo fajna ta sobota tutaj się szykuje, naprawdę w takim romantycznym klimacie. Niedziela, karta księżyca, karta zodiakalnych ryb. Co więcej, księżyc jest to karta o jakichś tutaj kobiecych tajemnicach, więc niektóre panie tutaj mogą spotkać się na ploteczki z przyjaciółkami i po prostu zwierzać się o swoich jakichś problemach bądź sekretach. Karta księżyca jest to jakaś tęsknota za czymś. To jest takie troszeczkę fałszywe i przekłamane odbieranie rzeczywistości, tak? Takie krzywe zwierciadło. Coś widzimy w różowych okularach, coś nie jest faktycznie, jak nam się wydaje. My się łudzimy, że coś będzie po naszej myśli, a wcale tak może nie być. To jest też karta smutku, karta kłamstw, takiego rozczarowania, ale też karta marzeń, karta instynktu, karta wyjaśnionych, wyjawionych jakichś sekretów, tak? Obietnic, więc tutaj, no nie wiem, też karta doskonałej intuicji, więc albo w tą niedzielę, no, odwiedzą Was jakieś rybki, albo po prostu uda Wam się tutaj rozwikłać jakiś kryzys, jakąś zawiłą sprawę, albo może być też tak, że po prostu będziecie w tym dniu mieć tak doskonałą intuicję, że nie wiem, może przewidziecie coś jakiegoś fajnego, albo no, jakiś proroczy sen, też bierzcie to pod uwagę, co tam Wam się przyśni w tym dniu, bo księżyc ma taki wpływ. To jest też karta ciąży, więc te panie, które tutaj planują ciąży, no uważajcie, bo to jest na pewno płodny dzień i może Wam się tutaj przydarzyć taka niespodzianka, zwłaszcza po tym wcześniejszym dniu takim zakochanym, gdzie tutaj się tak rozmarzycie, tak się tutaj po prostu rozkochacie z partnerem, że może być różnie. W poniedziałek, kochani, mamy rycerza kielichów, mężczyzna 30-35 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Nowa miłość, nowe, dobre jakieś wiadomości. Rycerz kielichów jest to przesympatyczna osoba, bardzo wylewna uczuciowo, troszeczkę nieśmiała, wrażliwa, ale wielki romantyk i naprawdę on tutaj okazuje tą miłość w takim nawet staroświeckim stylu. Bardzo szarmancki, bardzo taki dbający o kobietę, o te wszystkie zasady związane z dobrym zachowaniem, tak? Żeby kobieta czuła się komfortowo, żeby się czuła piękna, doceniona, dowartościowana. Bardzo fajny jest ten rycerz, więc tutaj no albo jakieś, mówię, dobre wiadomości, albo po prostu spotkanie kogoś takiego tutaj niezwykle miłego. To jest też karta kreatywności, takiego oderwania się troszeczkę od spraw codziennych. Ale no bardzo sympatyczny dzień, nic w tym dniu tutaj nie powinno popsuć Waszego humoru. Myślę, że wszystkie sprawy, które będziecie musieli sobie pozałatwiać, będą bardzo pomyślnie tutaj zrealizowane. W tle czytania macie kartę dziewiątki denarów. Dziewiątka denarów mówi o tym, że jesteście szczęśliwymi singlami, też tak może być. Nie, że no, nie musicie tutaj naprawdę martwić się o pieniądze, o pracę. Żyjecie dostatnie, żyjecie wygodnie, macie zabezpieczenie materialne. To akurat tutaj w tej kwestii finansów, no, no nie ma się tutaj o co martwić. Będą jakieś pieniądze być może dodatkowe. Co jeszcze o dziewiątce denarów? No dziewiątka denarów wróży bardzo dobrze wszystkim sprawom finansowym, tak. Może to być spadek, może to być wygrana, jakieś duże pieniądze, jakieś dobre inwestycje, zakup ziemi, nieruchomości, domu, mieszkania bądź sprzedaż. Więc tutaj wszystko, co związane z pieniędzmi, więc w tym tygodniu powinno bardzo pomyślnie się zakończyć. Naprawdę będzie jakiś przypływ dużej gotówki. Albo po prostu mówię, no to wszystko, co tutaj się będzie działo, będzie miało jeszcze podtekst taki, że jest Wam dobrze tak, jak jest. Być może jesteście dobrą partią na wydaniu i tutaj się pojawi jakiś właśnie kawaler bądź panna
i będziecie rozwijać dalej relacje. Na pewno, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, będzie bardzo, bardzo fajnie. Dopowiemy sobie kilka kart, kochani moi. Najpierw o tego króla kielichów. Kto to jest ten król kielichów? O co tutaj chodzi z tym królem kielichów? Trzy buławy, czyli jakaś albo podróż, którą będziecie planować, albo tutaj jakieś działania związane z tym królem kielichów, być może nowa praca, być może jakiś biznes. Co jeszcze? To jest planowanie czegoś, tak? Jakaś droga na szczyt, jakaś dobra praca, wyjazd, podróż, no coś związane tutaj z tym królem kielichów i to bardzo pozytywnie się zakończy, czyli być może weszliście tutaj, nie wiem, jakąś spółkę, jakiś interes albo właśnie chcecie razem gdzieś wyjechać, to jak najbardziej idźcie w to, bo to na pewno będzie dla Was bardzo, bardzo korzystne. Karta kochanków. Cztery kielichy. Możecie nie dostrzegać jakiejś okazji i uważajcie, żeby ona nie przeszła Wam koło nosa, bo tutaj ktoś ofiaruje Wam kielich, ktoś składa Wam tutaj propozycję. Być może jest to oferta miłości, być może dotyczy zupełnie to czegoś innego, a Wy jesteście obrażeni na cały świat, tkwicie w swoich gdzieś tam sprawach i no nie chcecie przyjąć tego kielicha, albo jakiegoś focha tutaj strzeliście, jakaś rutyna, jakaś nuda, jakaś apatia. Coś Wam się nie chce, coś odwlekacie, coś nie zauważacie, więc tutaj może być to szansa na pojawienie się faktycznie jakiegoś uczucia, jakiejś nowej osoby w Waszym życiu. Sześć buław. Karta siły. Tak, karta siły. Czyli zaplanowaliście tutaj odpowiednią strategię i udało Wam się wygrać, udało Wam się pokonać bestię. Chwyciliście byka za rogi, tak? Czyli stawiliście czoło jakimś przeciwnościom i wygraliście, tak? Czyli Wasza wewnętrzna siła woli, Wasza determinacja spowodowały, że Wasza cierpliwość też i umiejętność panowania nad sytuacją doprowadziła do tego, że osiągnęliście swój cel i jakaś tutaj sytuacja, jakaś sprawa bardzo pozytywnie się zakończyła. Siedem kielichów. Karta Słońca. Karta radości, karta sukcesu, karta szczęścia w miłości, więc być może było tyle ofert do przebierania, a Wy żeście wybrali dobrze, kochani moi. Karta Słońca to jest też karta dziecka. Pojawia się tutaj druga karta ciąży albo dzieciątka, więc po prostu no, albo będziecie mieli w tym dniu, kochani, do czynienia z dziećmi, no nie wiem, gdzieś jakaś zabawa wspólna, ci z Państwa, którzy jakiś zawód mają związany z dziećmi, nie wiem, w przedszkolu, w szkole, opiekun, opiekunka, nauczyciel, będziecie tutaj mieli wybór, jakieś plany różnorakie związane z dziećmi, albo po prostu no, planujecie tutaj ciążę i będzie to spowodowane tym, a jeżeli nie ma w planach dziedziusia, to bardzo taki fajny, serdeczny, radosny, bardzo optymistyczny dzień. Spełnią się wszystkie marzenia, wszystko pozytywnie uda się pozałatwiać. Ludzie będą dla Was mili, serdeczni, Wy też będziecie mieli doskonały humor. I to, co musicie tutaj wybrać spośród tych wszystkich ofert, będzie trafne i będzie zadowalające, będzie to słuszna decyzja. W sobotę dwa kielichy. Tak, no miłość, as kielichów, kochani, czyli piękna miłość, już takie spełnienie emocjonalne, no będziecie tak zakochani, tak zauroczeni, będziecie tak szczęśliwi, no coś wspaniałego, więc przepięknie spędzony dzień z miłością Waszego życia, z partnerem, z bratnią duszą, no z kimś, kto Was rozumie, kto po prostu dba o Wasze emocje, tak, nie chce Was skrzywdzić, tylko chce Wam ofiarować serce na tacy, tak? Więc tutaj no przepiękna ta sobota, kochane moje wodniki. W niedzielę ten księżyc. Co z tym księżycem? Rycerz buław. Rycerz buław, mężczyzna 30-35 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec.
ale rycerz buław to jest ruch. To jest, moje kochane wodniki, taki dynamizm. To są wyjazdy, podróże, przeprowadzki. To jest karta mówiąca, że ktoś może Was odwiedzić w tym dniu, tak? Przyjechać i zaraz odjechać, więc może będzie to po prostu osoba spod zodiakalnych rybek, tak? Nie wiem, siostra, brat, mama, tata, ktoś znajomy, przyjaciel przyjedzie w odwiedziny i odjedzie. Może być to też karta zwiastująca romansu z taką osobą, tak? Ale raczej bym tutaj stawiała na odwiedziny. No i kim jest ten rycerz kielichów w poniedziałek? As denarów, czyli kochani, jakieś dobre wiadomości odnośnie pieniędzy. Być może zakup mieszkania, być może finalizowanie sprzedaży mieszkania, działki. Bardzo dobra umowa o pracę. Jeżeli niektórzy z Was starają się, szukają pracy, to w poniedziałek będą dobre wiadomości odnośnie pracy, tak? Być może o pracę tu chodziło z tymi ofertami i będzie ten sukces, że dobrze wybierzecie, tak? Stała umowa o pracę, stała, fajna, dobrze płatna praca albo jakieś duże pieniądze, jakieś dobre wiadomości tutaj odnośnie pieniędzy, tak? Więc, a jeżeli chodzi o miłość, no to świetna partia, tak? Jesteście skarbem dla tej osoby, jesteście wszystkim, więc no już dopasujcie do swojej sytuacji, ale ogólnie macie rewelacyjny tydzień. W ten wtorek nie obrażajcie się tutaj, nie bądźcie tacy troszeczkę znużeni, bo partner może tutaj oczekiwać czegoś od Was, jakiegoś wyjścia, a Wy będziecie tacy troszeczkę z muchami w nosie, ale ja myślę, że Wam przejdzie. Ogólnie macie piękny tydzień, rewelacyjny i pod względem uczuciowym, i pod względem finansowym. Będą finanse, będzie praca, będzie miłość. Cóż więcej można sobie tutaj zażyczyć, kochani? Ogólna karta rada dla wodnika na ten tydzień. Król denarów. Król denarów, karta z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Karta mówiąca też o bardzo dobrych finansach, karta mówiąca o stałych zarobkach, więc jak najbardziej będzie tutaj nacisk też na materię, ale może być to też Wasz pracodawca, albo karta radzi, żebyście właśnie byli takimi dobrymi zarządcami jak król denarów, żebyście gromadzili swój majątek, ponieważ jest to osoba, która się dorobiła już czegoś w życiu, tak, ogromnego majątku. Jest to też osoba szanowana na wyższym stanowisku. Ogólnie król denarów mówi o stabilizacji finansowej, tak, i o czymś stałym, więc obojętnie, czy to będzie związek, czy to będzie miłość, czy to będzie praca, będzie to coś stałego, tak, coś, co po prostu zapewni Wam byt materialny. To jest dobra praca, stała praca, dobry, stały związek. Zobaczymy jeszcze, co do tego chcą powiedzieć nam aniołki. Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym, boskim świetle i dobru innych ludzi. Pomożemy Ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii, nie pozwalających Ci przebaczyć, a także wyniesiemy Cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. No, niektórzy z Was już będą wiedzieli, co tam poukładać w swoim wnętrzu, komu wybaczyć, komu nie. Ale pamiętajcie, że lżej się żyje, jeżeli wszystkie jakieś tam negatywne urazy wyrzucimy z siebie, powyjaśniamy i wylatuje to wszystko. Jesteśmy leciutcy i tacy szczęśliwi jak na tym słoneczku. Dobrze, moi kochani, pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie swój znak ascendentalny, a tymczasem życzę Wam, żeby Wam się to wszystko spełniło, żebyście mieli tak cudowny, rewelacyjny tydzień. I cóż, zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.